to słoneczne południe. Witamy Was z Rynku Głównego w Krakowie, gdzie będziemy przeprowadzać sondę uliczną na temat skarpetek jako prezentu świątecznego. Przez lata skarpetki uchodziły za dość nietypowy, ale też mało elegancki prezent. A co aktualnie sądzą o tym mieszkańcy Krakowa? What do you think about socks as Christmas present? Socks as a Christmas present? They're very practical. It's a very safe gift. Yeah. Czy skarpetki to dobry prezent pod choinkę? Myślę, że tak. Każdy ze skarpetek się ucieszy, a zwłaszcza jak będą jakieś ładne, we wzorki świąteczne. A jakie najlepsze? Myślę, że takie grubsze, czerwone, może w jakieś Mikołaje. A jak nie skarpetki, to jaki inny wymarzony prezent? Jak nie skarpetki, to może jakiś zegarek albo torebka. Wymarzony prezent pod choinkę? Bilet dookoła świata. A czy skarpetki to jest dobry prezent? Ja uważam, że jak najbardziej tak, bo co święta daje przyjaciółkom po parze skarpetek, także wszystkie są zawsze bardzo zadowolone. I właśnie w torbie trzymam kolejne 4 pary dla tej rodziny chłopaka, także jak najbardziej. Wymarzony prezent świąteczny? O Jezu, w tym momencie tak, co mi się marzy. Dobra, są dwie opcje. Może być zdrowie dla mojego taty, ale z takich bardziej materialnych rzeczy to myślę, że para Jordanów. O Jezu, jestem najgorsza. Czyli oczywiście buty sportowe, ponieważ kolekcjonuję i to jest taka para, którą bardzo bym chciała, więc tak. A czy skarpetki to dobry prezent? A jeśli tak, to jakie? O tak, ja pamiętam, kolekcjonowałam skarpetki, więc to jest w ogóle super prezent. I ja bardzo lubię wszystkie wzory, jakie tylko są, kolorowe, wysokie i żeby się wyróżniały i żeby było je widać spod spodni, więc skarpetki jak najbardziej tak. Czy cieszylibyście się ze skarpetek pod choinką? Tak, na pewno. Tak, tak, tak. A jeśli tak, to jakie? Jakieś takie z motywem zwierzęcym chyba, albo jakieś bardzo świąteczne, takie czerwone może, albo z choinką. Ja bym preferował coś związane z zimą, może świąteczne jakieś, w tym stylu. A inne wymarzone prezenty? Nawet nie wiem. Chciałabym może jakiś nowy kubek do kawy, bo bardzo lubię różne kubeczki. A ja bym chciał szczęśliwy następny rok po prostu. Wymarzony prezent pod choinką? Chłopak. Albo nowy zestaw akwareli. A czy skarpetki to dobry prezent? Wydaje mi się, że zawsze, bo zawsze się do czegoś przydadzą. A jeśli tak, to jakie? Tęczowe. Wymarzone prezenty pod choinkę. No właśnie, zrobię przede wszystkim. To jest tak, ja najlepszy prezent tak, był. A czy skarpetki to jest udany prezent, czy raczej kiczowaty? Kiczowaty. Ja uważam, że kiczowaty, tak. Ja lubię skarpetki. Ja lubię książki. Ciekawe. Też pod choinkę, bardzo lubię. Jakąś fajną książkę, taką lekką, żeby można było przez święta sobie odpocząć przy książce. Fajne, bo nas rozjedzie coś. Jakieś ciekawe, ciepłe skarpetki mogą być. Ja nie mam nic przeciwko skarpetkom. Jakie wymarzone prezenty pod choinkę? No to ja ogólnie marzę o skoku ze spadochronu. Nie, ja przede wszystkim myślę, że liczy się przede wszystkim gest. Ja nie wiem, nie mam wymarzonego prezentu, ja po prostu cieszę się, że ktoś pamięta i tyle. Skarpetki to fajny prezent, czy raczej kiczowate? Fajny prezent, super! Jakieś fajne wzorki świąteczne, czy nawet nieświąteczne, super! Ja bardzo lubię dostawać skarpetki. A o jakich skarpetkach marzycie? Jakie najchętniej mogłyby się znaleźć pod choinką? Z jakimś świątecznym wzorkiem. Wysokie i kolorowe, no. Jaki wymarzony prezent pod choinkę? Dobre pytanie. Powiedziałbym, że właśnie chciałem płaszczyk, czy powiedzmy ubrania, takie ładne. To były takie moje wymarzone prezenty pod choinkę. A czy skarpetki to dobry prezent, czy kit? Myślę, że dobry. Aczkolwiek jako taki dodatek do różnych innych prezentów. A jeśli tak, to jakie chciałbyś znaleźć? Takie z piesołami i z lamami. A ta gra, którą masz, to też prezent? Też prezent, dokładnie. Dla kogo? Dla siostry. Super, dziękujemy bardzo, życzymy wesołych świąt. Dziękuję serdecznie. Czy skarpetki to jest dobry prezent świąteczny pod choinkę? No jak, dlaczego nie? Dla wszystkich dobre są. Co można to powiedzieć o skarpetkach? Skarpetki są
dla ludzi ciepłe, żeby było nogi, żeby nie zamarzli ludzie i to i tam. Jakiś prezent jest, szczególnie. Czy pani uważa, że skarpetki niepotrzebne? Pani ma też skarpetki, nie? Tak. Okej, okay. No widzisz, pani też potrzebuje skarpetki. Zapytaliśmy też samego świętego Mikołaja. Jakie są najlepsze prezenty pod choinkę? Najlepszymi prezentami pod choinkę są pokój, radość, miłość dla całego domu, dla całej rodziny oraz dla całego społeczeństwa. A jaki jest świętego Mikołaja wymarzony prezent? Zdrowie rodziny. A czy skarpetki pod choinką to jest fajny prezent, czy raczej troszkę kiczowaty? Była kiedyś tradycja wręczenia prezentów w skarpecie. Nie wiem, na ile to obecnie jest tradycjonalizowane. Dziękujemy bardzo, życzymy wesołych świąt. W imieniu koła PTTK Krzeszowiacy chciałbym złożyć zdrowych, radosnych, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego oraz szczęśliwego nowego roku zarówno mieszkańcom Krakowa, przyjaciołom, sympatykom oraz całemu społeczeństwu. Dziękujemy. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Wymarzone prezenty krakowian są bardzo różne, ale jak można było usłyszeć, skarpetki należą raczej do tych bardziej pożądanych. To już wszystko na dzisiaj, ale zostańcie z nami. Oglądajcie kolejne odcinki i koniecznie subskrybujcie kanał, aby nie przegapić niczego nowego w naszej ramówce. Cześć!